Kochani moi, zaprezentuję wam, bo dostałem pewną przesyłkę, która się składa z trzech rzeczy. I w tych trzech rzeczach jest pierwsza, może najmniej interesująca dla was, list. List przeczytam wam, jest dosyć krótki. Dzień dobry. Nim przyszedł czas na Rosie the Riveter, czyli kobieta z słynnego plakatu We Can Do It. Nie wiem, czy kojarzycie. Wpiszcie sobie w Google. We Can Do It, tak? Rosie. Przy okazji, fun fact. Istnieje oficjalne polskie tłumaczenie jako róża nitowaczka. To jest coś takiego. Były mechaniczki dwupłatowców i wraz z nimi chcemy dokręcić śrubę w arcade'owej zabawie w chmurach. Choć w ostatnim roku latanie było utrudnione, to w 2022 zapraszamy was w przestworza razem z pilotami i ekipą naziemną Red Wings American Aces. To jest chyba gra polskiego studia, która wyszła odnośnie samolotów dwupłatowych. Nie będzie to jednak sielanka, ale pełna akcji wymiana ognia nad okopami I wojny światowej. By ten krok kojarzył się z lataniem, przesyłamy kalendarz ze zdjęciami wykonanymi przez Normanda Lende, znanego fotografa cosplayu, zaraz się wam spodoba coś, ale również game directora Red Wings. Nie tylko on zaangażował się w sesję, ekipa techniczna, która zasłużyła zarówno poświęceniem, tak, i radą, składała się z innych deweloperów. Natomiast heroiczne mechaniczki zostały odtworzone w grze i gracze będą mogli je spotykać, gdy bezpiecznie wylądują. Teraz przeczytam informację. Gra oferować będzie różne tryby, multiplayer, online dla 10 graczy, co-op, PvP, a także rozgrywkę solo. Red Wings American zadebiutuje na PC i Nintendo Switch już niebawem. Solo czy ze znajomymi na jednej kanapie lub online. Gracze będą mogli zmierzyć się z 30 misjami kampanii fabularnej albo zacząć mordercze pojedynki w dwupłatowcach. Moi drodzy, teraz tak. Pokazuję wam ten oto kalendarz. Pewnie znacie, tematyka wam jest pewnie znana i stylistyka, więc mamy tutaj modelki, które w styczniu. W styczniu jest taka koleżanka. To jest styczeń. Tak? Czyli tutaj mamy równouprawnienie, tak? Dziewczyny pracują. Proszę bardzo, mechaniczka numer 2 na luty. Z wielkim kluczem. Big klucz. Marzec. A, to są tak naprawdę dwie dziewczyny. Tylko one mają... Pokaż kwiecień. Luty, marzec. Kwiecień. O, z Nintendo Switchem? Było tak? Maj. Dobra. Czerwiec. Oj. Czerwiec. Lipiec. Sierpień. Oj, robi się gorąco, bo jest już lato. To we wrześniu już wiadomo, bez skórzanych kurtek. Wrzesień. Październik. Tutaj jej coś upadło. Listopad. No i grudzień. Cyk. Tak wygląda kalendarz. Bardzo fajny. Ale oprócz tego, moi drodzy, dostaliśmy jeszcze taki oto myk. Nie wiem, czy w pierwszej wojnie były krzyże, czy jest to po prostu unormowane dla bezpieczeństwa, ale dostaliśmy z Kobi takiego dwupłatowca do poskładania. Były. Fokker Red Baron. I tu jest ten Baron, którego szukaliśmy. Czy to jest Boxdel Baron? A raczej nie. A za trudne? Ile części? 175 części, moi drodzy. Historyczna kolekcja. I z tyłu mam tak namalowane. Patrzcie, co tam jest. Tu jest taki pan. Tak? Manfred von Richthofen.
Czerwony Baron. Trójpłatowiec. O. Nie będę go składał teraz, bo powiem szczerze, że nie chce mi się dzisiaj tego robić. Ale ogólnie fajny taki press pack. Coś prostego, tak? Czyli zaanonsowanie, że taka gra Red Wings. Właśnie, możemy sobie zobaczyć. Jeszcze tutaj przejdźmy do Steama. I zobaczmy sobie, gdzie to jest w tym sklepie. Red Wings. American A, a to tak? Asy Ameryki, to? Dobra, i tu jest ta giereczka. Zobaczmy jeszcze trailer. Prosta gierka. Będzie też możliwość grania multiplayerowego. Ej, ale ona wygląda, ona, ja nie wiem, czy ona nie była na komórkach, bo ona ma ewidentnie zrobiony z komórek. Ona może była już na komórkach i teraz przekładać ją będą na pecety. No bo ewidentnie wygląda, jakby była z komórki sportowana, jeżeli chodzi o interfejs. Wiecie, co mi ta gra przypomina stylistyką? Gra, która już nie istnieje, ale była przez wielu lubiana, tylko zabiły ją mikropłatności. Battlefield Heroes. No. Dobra, więc generalnie będę śledził. Jak będzie wychodziło, to ja postaram się zagrać w tą giereczkę na live, zobaczymy, z czym to się je.